Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Zaglądamy w media społecznościowe, a bliżej tak naprawdę sprawy polityków w tychże mediach społecznościowych i sposobu poruszania się w mediach społecznościowych właśnie przez najważniejsze osoby w państwie. Czy łatwo jest zhakować konta polityków, najważniejszych osób w państwie, ale nie tylko polityków, którzy na co dzień właśnie tam toczą debaty, czy to z dziennikarzami, czy to między sobą. To życie w mediach społecznościowych naprawdę, choćby za sprawą Donalda Trumpa, wiemy, że bardzo mocno przeniosło się często do internetu. Całe kampanie wyborcze, polityczne toczą się także w mediach społecznościowych, ale trafiają tam też inne treści. I właśnie wczoraj doszło do takiej sytuacji. Konto twitterowe Marka Suskiego, jak twierdzi Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, zostało przejęte, zhakowane. To jest ten wpis, który ukazał się w mediach społecznościowych. Półnagie zdjęcia jednej z działaczek radnych partii, nie chcąc robić nikomu krzywdy, ale ukazały się na koncie w mediach społecznościowych Marka Suskiego. Doszło do włamania, mówi rzecznik PiS-u. Zamieszczane treści nie są jego autorstwa. Jak to wszystko skomentować? No właśnie, czy to są jakieś haki zbierane na polityków? W jakim celu też hakerzy przejmują takie konta? Jaki jest tego cel? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie i także na to, czy łatwo jest się zabezpieczyć z drugiej strony przed takiego rodzaju atakami. Naszym gościem jest generał Andrzej Pawlikowski, były szef Biura Ochrony Rządu. Dzień dobry, panie generale. Dobry, panie redaktor. Witam serdecznie państwa. Już zapowiadając tę rozmowę w naszej telewizji, pan generał przyznał, że kiedyś przejęto jego konto, ale już na dawno zapomnianym portalu Nasza Klasa. Tak, pamiętam, to było ze 20 lat temu. Moje konto zostało przejęte przez hakera. No i oczywiście haker, wykorzystując to przejęcie, wysyłał pewne treści do pewnych osób. Ja to konto oczywiście zlikwidowałem, ale to też była pewnego rodzaju nauczka dla mnie, no bo stajemy się ekspertami poprzez własne doświadczenia, które pozyskujemy w trakcie, powiedzmy, zdobywania tej wiedzy w danym obszarze, którym się zajmujemy, ale i też na własnej skórze musimy poczuć te doświadczenia, nieprzyjemne doświadczenia, które się wiążą później z tym naszym obszarem. No w moim przypadku akurat z obszarem bezpieczeństwa, szeroko pojętym obszarem, bo nie tylko fizycznym, ale i też i technologicznym. No tak, ale jak pan obserwuje, panie generale, dzisiejsze życie polityczne, no był pan też szefem Biura Ochrony Rządu, więc wie pan, jak to wygląda z bardzo bliska. Czy rzeczywiście to rodzi niebezpieczeństwo i jakiego rodzaju niebezpieczeństwem jest przejęcie konta i wykorzystanie go w takim celu? Przykład wczorajszy, publikacja półnagich zdjęć kobiety. Czy to może służyć na przykład szantażowi? Więc szanowni państwo, panie radko, zanim odpowiem na to pytanie, to tak chciałem w ramach wstępu powiedzieć i też państwu przypomnieć, bo doskonale państwo o tym wiecie, iż przełom XX i XXI wieku jest okresem gwałtownego skoku technologicznego i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Doskonale państwo wiecie, iż podstawą cywilizacji jest informacja, czy też pozyskiwanie tej informacji. Wyznacznikami zmian są systemy teleinformatyczne, które tak naprawdę wywierają wpływ na gospodarkę, kulturę, naukę, zachowania społeczne, stanowienie prawa, politykę, czy też bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Równocześnie z szansami rozwoju pojawiły się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, tak pojedynczych osób, czyli tu wspomnianych przez panią redaktor polityków, jak i państwa. No, państwo jako całokształtu, które w jakiś sposób też jest powiązane z politykami. Zarządzanego przez tych polityków, no właśnie. Przez te polityków, dokładnie. No i tutaj właśnie należy do nich zaliczyć między innymi działania propagandowe i dezinformacyjne właśnie w tym obszarze cyberprzestrzeni, których celem tak naprawdę jest rozpowszechnianie fałszywych treści i wprowadzanie w błąd samych odbiorców, czyli nas, użytkowników na przykład Twittera czy Facebooka.
W ostatnich latach nowy typ kampanii dezinformacyjno-propagandowej jest coraz częściej wykorzystywany do destabilizacji wybranych państw, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. No i tu można powiedzieć, w jakim sensie też ten wczorajszy incydent jest do taką sytuacją kryzysową, może w mniejszym zakresie, ale jest tą sytuacją kryzysową. Tak jak wspomniałem, proces łączenia komputerów sieciami w globalną sieć komunikacyjną doprowadził właśnie do stworzenia cyberprzestrzeni, która łączy te społeczności, nas, gromadzi te nasze czy społeczności zasoby informacyjne. Stała się ona również wartością chronioną, która ma wpływ na bezpieczeństwo państwa jako prestiż i autorytet oraz pozycję na arenie międzynarodowej. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami, też tutaj współdziałamy z państwami, z partnerami na arenie międzynarodowej. No i z tych względów cyberprzestrzeń powinna podlegać szczególnej ochronie. No i jeżeli właśnie chodzi o tą ochronę i o polityków, bo tutaj tych polityków też w kwestii, powiedzmy, działań tak zwanych kontrwywiadowczych, ochrony, zabezpieczenia przez stosowne służby państwowe, no też trzeba podzielić na różne kategorie, bo też jest to uzależnione od tych funkcji. No dobrze, które... panie general, to skupmy się na tym przykładzie. Marek Suski, po co ktoś włamuje się na jego konto? Tu z panem Suskim ja akurat nie chciałbym też analizować akurat tego przypadku, chociaż tutaj doskonale państwo wiecie, też media na ten temat dużo pisały, ale też ta tematyka była gdzieś tam poruszana, opiniowana przez twitterowiczów czy przez użytkowników innych portali społecznościowych. No pan poseł, jak i też wielu innych polityków z różnych innych opcji politycznych pełnił, być może będzie pełnił też w przyszłości różne funkcje, które tak naprawdę są ściśle związane z samym bezpieczeństwem państwa, bo o ile wiemy, pan poseł Suski jest w komisji do spraw służb specjalnych. Tak. Swego czasu też był jej przewodniczącym, no w tej chwili jest członkiem, bo to tam ten cykl wymiany przewodniczących jest co jakiś czas dokonywany, więc tak naprawdę w tym konkretnym przypadku no ma i zapewne będzie miał dostęp do dość wrażliwych informacji. Mówię o tych informacjach szczególnych ze względu na bezpieczeństwo państwa. Jak pańskim zdaniem trudno było włamać się na to konto, może nie konkretnie już to konto, ale w ogóle z pańskiego doświadczenia, czy wynika, że politycy mają dostateczną wiedzę w temacie, o którym mówimy, cyberbezpieczeństwa? Czy oni mają świadomość, w jaki sposób zabezpieczyć się przed włamaniem na ich konto? No i tutaj poruszyła pani dość istotny problem, bo powiem tak, komunikując się też tutaj na co dzień z kolegami, którzy tak naprawdę w kwestiach technicznych są specjalistami, ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, czy też zajmują się tym obszarem walki z cyberprzestępczością, ja sam mając też doświadczenie jako szef Biura Ochrony Rządu, ale też realizując teraz różnego rodzaju działalność w tym obszarze bezpieczeństwa, no spotykałem się i spotykam się właśnie z problemem tak zwanej edukacji, czy też przekonania polityków do tego, aby co jakiś czas organizować, oni czasami organizują, bo też mam takie przykłady, nie będę wymieniał jakie, ale wśród obecnych polityków, obecnej ekipy rządzącej, ministrów różnych resortów, którzy są żywnie zainteresowani właśnie kwestiami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ale też bezpieczeństwa informacyjnego i sami właśnie proszą o przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń, czy też edukacji dla czy to zespołu kierowniczego, czy dla zwanego managementu, czy też dla samych pracowników, a szczególnie tych, którzy gdzieś tam mają styczność właśnie z informacjami niejawnymi, czy też... Bo jeżeli polityk nie wie, w jaki sposób się zabezpieczyć, ma małą styczność z internetem, z mediami społecznościowymi, a chce tam żyć, chce być obecny, bo to, tak jak powiedziałam na wstępie, jest dzisiaj ważny element życia politycznego w naszym kraju i nie tylko, na całym świecie, no to właśnie, czy być może polityków powinni albo nauczyć pracownicy dzisiaj Służby Ochrony Państwa, kiedyś Biura Ochrony Rządu, albo być może powinna powstać komórka, która by się tym zajęła. Może nawet dla tych najważniejszych osób w państwie to już istnieje. Jak to wygląda? Panie redaktorze, szanowni państwo, nic nie musimy tworzyć, bo te komórki już istnieją. Istnieje taka komórka i w Służbie Ochrony Państwa, i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego od czerwca 2016, przepraszam, od 2016 roku. Też w Komendzie Głównej Policji powstał departament, który zajmuje się walką w tej przestrzeni cyberkryminalnej, czy też zwalcza cyberprzestępczość. Także te komórki są, one funkcjonują i działają. I tutaj w miarę możliwości... Czy działają
poprawnie, skoro dochodzi do takich przypadków? Znaczy, ja jestem z tej mojej wiedzy, i którą posiadam, to mogę zapewnić, że szefowie tych komórek, a tym samym też szefowie formacji, robią wszystko zgodnie z oczywiście z posiadanymi zadaniami, kompetencjami i ustawowymi zadaniami, aby osoby, które podlegają szczególnej ochronie, aby te osoby zabezpieczyć, czy to fizycznie, czyli bezpośrednio, czy też ewentualnie przeprowadzić takie szkolenie, edukację. Tylko że tutaj zdarzamy się z rzeczywistością, bo z reguły no, część polityków oczywiście systematycznie w takich szkoleniach uczestniczy i chwała im za to. Natomiast też zdarzają się niektóre osoby, które no, z uwagi na zajęcia codzienne, czy wielość tych zadań, no nie możemy gospodarować tego czasu właśnie na takie szkolenie. No i tu jest popełniany błąd, bo z drugiej strony oni nie mają czasu, czyli te kwestie bezpieczeństwa odkładają na jakiś dalszy plan, a z drugiej strony uczestniczą biernie, czy czynnie, przepraszam, czy w tym, w życiu tak zwanym cyberprzestrzeni, czyli tym sieciowym, czyli w mediach społecznościowych, komentując, opiniując. No więc to jest ten problem, że czasami nawet nieświadomie nie zdają sobie sprawy, że pozwolą na przykład jakiemuś hakerowi wejść gdzieś na swoje konto, wpuścić gdzieś jakiś wirus złośliwy, który no, zdobędzie powiedzmy hasła do danego portalu, czy też hasła do innych portali, czy też nie, maili, czy do jakichś innych tych powiedzmy aktywów, tak, społecznych, które w jakiś sposób będzie wykorzystane do celów zasnych, kryminalnych. Tak. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, tak, kwestie później szantażu, kwestie, no bo to też zdarza się, ja tu akurat też otrzymuję nieraz informacje, widzę wśród moich znajomych, gdzie tam mówią, że dostajemy tu maile na jakieś skrzynki, że a tam powiedzmy wchodziłeś na jakieś strony, tak, już wiadomo jakie. No i w związku z tym zakopać. Zakazane, dla dorosłych, rozumiem. Dobrze. Tak, takie dla dorosłych właśnie, 18+. Panie generale, kończąc, czy mamy jakieś porady dla użytkowników, także polityków, w jaki sposób zabezpieczyć się w internecie, ale także jakiego komunikatora używać? Teraz jest to temat bardzo na czasie. Który jest bezpieczny? Znaczy, na chwilę obecną powiem, że żaden z komunikatorów nie jest bezpieczny. Ja osobiście, znaczy jest jeden z komunikatorów, ale tutaj nie chcę wymieniać w tej przestrzeni publicznej, który jest uważany za bezpieczny, ale to już kiedyś może indywidualnie, na razie też nie chcę tu robić reklamy, a i też nie chcę się narażać służbom, czyli kolegom ze służb. Ja w każdym razie do każdego z komunikatorów, który posiadam, a posiadam każdy komunikator, czyli wszystkie komunikatory, które istnieją na rynku, jednak podchodzę bardzo ostrożnie. Wymieniając się informacjami z osobami przez te komunikatory, jestem gdzieś tam w poświadomości, mam taką świadomość, że ktoś może to czytać, że, prawda? Tak, ktoś czyta, nieważne, czy to są służby, czy to są jakieś osoby prywatne, czy to są hakerzy. W każdym bądź razie robię wszystko tak, czy wymieniam te informacje, żeby nie dać podstawy do tego, żeby ktoś te informacje później w sposób niewłaściwy wykorzystał. Najbezpieczniej jest oczywiście spotkać się w 4 czy 6 oczu bez jakichkolwiek przenośników, czy ale też telefonu. W dobie pandemii, panie generale, no właśnie, coraz trudniej o takiego rodzaju bezpieczne wymiany informacji. No cóż, musimy sobie radzić także z tymi nowymi technologiami. Będziemy do tematu oczywiście wracać, bo temat jest bardzo gorący i bardzo na czasie. A za tę wiedzę, za przekazane informacje, komentarze, opinie o tej sprawie serdecznie dziękuję. Naszym gościem był generał Andrzej Pawlikowski, były szef Biura Ochrony Rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I państwu również dziękuję za uwagę w tym punkcie programu. Dużo zdrowia życząc jak zawsze, a i zapraszam na kolejne punkty. Będziemy jeszcze wiele gorących, ważnych pytań zadawać.